mamy kogenerację, mamy Energię Pro, to są, mamy Gigawatt, to są firmy, które powinny chyba gdzieś tam przy wsparciu rządu i przy mądrej polityce rządowej doprowadzić do tego, że region zacznie rzeczywiście wygrywać tę szansę. I nie będziemy tylko mówić o tym, jak się uchronić przed ryzykami, tylko jak wykorzystać możliwości. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nazywam się Ryszard Olfans, ja reprezentuję gazownictwo lokalne, czyli spółkę dystrybucyjną, która działa na terenie całego Dolnego Śląska, czyli działa tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy. Proszę Państwa, o bezpieczeństwie energetycznym, tym takim typowym, to nie będę mówić, bo generalnie uważam, że jeżeli chodzi o gaz, to to bezpieczeństwo jest. My mamy sieć gazową zadbaną na tyle, żeby dostarczać wszędzie tam, gdzie ten gaz może dojść. Jesteśmy blisko granicy zachodniej, 75% gazu dostajemy z Niemiec, 25% gaz jest nasz, mamy zbiornik Wierzchowice. Przynajmniej ten psychologiczny element, że jesteśmy blisko źródeł, nas jakoś upewnia w tym, że tą dobrą siecią, no może dobrą z minusem, jesteśmy w stanie dostać tam, gdzie trzeba. Ale proszę Państwa, to wszystko, utrzymanie tego bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o sieć, wymaga dużego wysiłku finansowego, dużych nakładów. I tu chciałbym zwrócić uwagę, wrócić jeszcze do tego problemu, który pani minister zasygnalizowała, mianowicie tak zwanej służebności przesyłu. W marcu 2008 roku w kodeksie cywilnym pojawiło się pojęcie tej służebności przesyłu i generalnie to skutkuje na naszą działalność w sposób taki, że coraz więcej w postępie geometrycznym praktycznie przyrasta liczba występujących o odszkodowania do nas osób, które nawet wcześniej podpisywały zgody na przejścia rur przez ich tereny. Szczególnie to jest niebezpieczne, że większość tych terenów to są obrzeża dużych miast, szczególnie miasta Wrocławia. I główne nitki zasilające, które dochodzą do Wrocławia, bardzo często znalazły się w tej chwili na terenach, które zostały na przykład odrolnione, podzielone na działki i tak dalej, i tak dalej. My sobie z tym jakoś radzimy, ale jest prośba i apel. Urząd Marszałkowski nas tu bardzo mocno wspiera w tych działaniach, no ale możemy mówić tylko o wspieraniu i o działaniu. Póki co nie ma żadnych uregulowań, które w jakiś sposób by cywilizowały tą służebność przesyłu. Karkołomne żądania tych odszkodowań, no niekiedy rzeczywiście są karkołomne, w nijakiej proporcji nie zbliżające się do rzeczywistych. Jest to, uważam, temat, który wymaga jakiegoś dalszego uregulowania, bo on został rozpoczęty, ale w moim pojęciu wymaga jakiegoś zakończenia. Proszę Państwa, tutaj KGHM, przedstawiciel KGHM mówi o działaniach, jakie firma podjęła dla zwiększenia ilości energii na własne potrzeby. Ja bym chciał tylko przypomnieć Państwu, że gazociąg do KGHM-u już jest właściwie prawie, że pod KGHM-em. No, jest to duży gazociąg, prowadzi gaz ze złóż naszych. No i jak na razie są kłopoty, co tym gazociągiem będzie płynęło i do kogo. Proponuję, żeby popatrzeć na to w sposób taki. No, gaz sam w sobie jest najbardziej ekologicznym nośnikiem energii. Mówimy tutaj o certyfikatach zielonych, o CO2, a mamy nośnik energii, który w znacznej mierze nam tę sytuację poprawia. Apel do Państwa, przymierzcie się w końcu do tej elektrowni, którą mieliście robić. Kryzys już mija. Wydaje mi się, że jest pora na to, żeby te działania podjąć. I byłoby to z korzyścią i dla PGNiG-u, i dla spółki też i dystrybucyjnej pośrednio, i dla Państwa. I proszę Państwa, jeszcze taki element, który może bezpieczeństwa energetycznego dotyczy w części pośrednio, ochrona środowiska. Wrocław i Dolny Wrocław będzie, jest organizatorem Euro 2012, czyli rozgrywek sportowych. Są to, jak wiemy, sport to jest ekologia, no poza brydżem sportowym może, ale wszystkie inne dyscypliny kojarzą się z ekologią. Dobrze by było, gdyby w tym czasie, kiedy będą tutaj rozgrywki, firmy transportowe, szczególnie transport miejski, szczególnie te firmy, które mają duże bazy transportowe,
na przykład jeździły samochodami zasilanymi sprężonym gazem, a nie drogim paliwem płynnym emitującym znacznej ilości zanieczyszczeń. Pomyślcie Państwo o tym, a szczególnie kieruję to myślenie do Zarządu Miasta Wrocławia. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Zostało nam jeszcze dwóch panelistów. Ja sądzę, że... Przepraszam bardzo, bo nie wiem, jak to używać. Tutaj przedmówcy większość spraw interesujących i prawdziwych powiedzieli, więc nie będę się powtarzał. Podkreślę tylko te najbardziej istotne. Z punktu widzenia firmy, która jest, no, czy chcemy, czy nie chcemy, tak się dzisiaj plasujemy, odpowiedzialna za znaczną część dostaw energii elektrycznej do naszego kraju, w naszym kraju. Przypomnę, że PGE jest wytwórcą energii elektrycznej w ilościach, które dają jej udziały rynkowe około 40% w całym systemie wytwórczym Polski. Także tutaj nasza rola jest niebagatelna. Dyskusja pokazuje i my to wiemy, że jesteśmy dzisiaj właściwie w tyranii wyboru, proszę Państwa, jako kraj, pomiędzy efektywnością ekonomiczną, bezpieczeństwem dostaw energetycznych, no i ochroną szeroko rozumianego klimatu. Tak? Jedno drugim jest bardzo powiązane i nie muszę udowadniać, że oddziaływuje wzajemnie na siebie, najczęściej i właściwie wyłącznie w odwrotnych proporcjach, bo jeżeli no będziemy intensywnie, a to nasze deklaracje są rządowe i musimy, i nasze zachowania wymusza Unia Europejska w różnych dyrektywach, a tak najbardziej scalona ta polityka jest właśnie w 3x20 i to samo dotyczy naszego przedsiębiorstwa, naszej grupy kapitałowej. My chcemy i musimy osiągnąć te parametry w określonym czasie. W związku z powyższym, może Państwo nie wiecie, będziemy bardzo intensywnie inwestować. Już jesteśmy w trakcie oddawania jednego z największego właściwie bloku energetycznego, 850 MW w Bełchatowie w 2011 roku, oparty całkowicie na węglu brunatnym, przystosowany również do zamontowania instalacji CCS. I tutaj może małe wprowadzenie. Mówimy dużo o czystych technologiach, tylko proszę Państwa, tych technologii jeszcze nie ma. Ich jeszcze nikt nie sprawdził. I tu jest znak zapytania. Jeżeli uda się nam, światu, tak, pozyskać te technologie, które gwarantują nam bezemisyjną, jak to już zapowiedzi są na Kopenhagę przyszłego roku, że w 2050 roku emisja CO2 ma spaść o 92%. Nie wiem, czy to Państwo wiecie. To jest prawie że zero w stosunku do 2006 roku, bodajże już tam dokładnie nie pamiętam. Więc to są, no, wszystko świetne, wiadomo, że potrzebne światu deklaracje, tylko pytanie, czy będzie technologia. Technologia, która się będzie ekonomicznie bronić. Bo dzisiaj z naszych badań, z naszych analiz, to muszę otwarcie powiedzieć, że instalacje CCS ekonomicznie się nie bronią. One się nie bronią. Nasza instalacja, która już jest w fazie koncepcji, dość dalece zaawansowanej w Bełchatowie, nawet przy wsparciu 180 tysięcy euro, szacowany cały koszt jest powyżej 500 tysięcy euro, jeszcze ekonomicznie się nie broni. W związku z powyższym, ja nie chcę dalej zagadywać Państwa, natomiast no, wspomniałem, punkt wyjścia jest ta tyrania wyboru i tempo, w jakim będziemy mogli pozyskać brakujące nam ogniwa do zapewnienia poszczególnych celów, które, no, rząd oczywiście podąża za nimi, ale wyznacza nam Unia Europejska. Jeśli chodzi o naszą firmę, to ja mogę tutaj troszeczkę dać optymizmu w tym czarnym scenariuszu, bo...